Pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna czy plac zabaw – to wszystko zostało zakupione w ramach projektu Dobry Start Przedszkolaka. Szkoła podstawowa w Szewcach na Dolnych otrzymała dofinansowanie. Dzięki środkom udało się wyposażyć dwie sale w nowoczesny sprzęt. Rozwój dziecka jest tutaj naprawdę w tym momencie bardzo ważny, tak? Teraz, w tym momencie, bo ma 4-latka, tak? Także od początku, jeżeli jest już taki ma start, to myślę, że później nie będziemy mieli żadnych problemów. Codziennie jest coś nowego, tak? Jak to malutkie dzieci codziennie opowiadają, mamo, dzisiaj robiłem tu na tablecie, rysowałem na przykład tak, bo mamy nowy tablet. Tutaj się bawiłem takimi klockami, tak? No bo wiadomo, w domu nie wszystko jest. Tu mamy dostęp naprawdę do bogatej oferty tych wszystkich zabaw sensorycznych naprawdę, tak samo jak i gimnastyki korekcyjnej mają dzieciaczki. Także naprawdę zadowolony jest, przeszczęśliwy, jak przychodzi do domu. Na wyposażenie oraz budowę placu zabaw placówka otrzymała 600 tysięcy złotych, z czego 510 tysięcy zostało pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Z nowo wyremontowanych sal korzysta 24 podopiecznych. Mamy ogrom fantastycznych pomocy dydaktycznych, które pozwolą na wszechstronny rozwój naszych dzieci. A co bardzo ważne, drodzy Państwo, to chodzi o to, że jeżeli od początku zaczniemy stawiać na nasze maleństwa i wspomagać ich w rozwoju od najmłodszych lat, to zobaczymy efekty w dorosłym życiu. Więc myślę, że to bardzo dobra rzecz. Nowy punkt przedszkolny za kwotę 600 tysięcy złotych powstał w szkole podstawowej w Bednie. Już za kilka dni 25 podopiecznych przeprowadzi się do nowej sali, gdzie będzie mogło cieszyć się nowym sprzętem, który czeka na rozpakowanie. Oczywiście, jeśli powstanie nowa sala, no to jest jakby tylko lepiej i na plus dla naszych dzieci. Dzieci się rozwijają teraz w różnych dziedzinach i potrzebują nie tylko zwykłego pisania, tylko no, przydadzą się dodatkowe środki, dodatkowe przedmioty, tak jak wiem, że jest rytmika. Na pewno to jest tylko wszystko dla nich na plus, żeby się lepiej rozwijały, na co jest najważniejsze dla rodzica, no, żeby dziecko się jak najlepiej rozwijało. Na wstępie była przeprowadzona diagnoza wśród rodziców, która wykazała, że w gminie Bedno jednak brakuje punktów przedszkolnych, dzieci nie będą miały gdzie się podziać. Właśnie w związku z tą diagnozą postanowiono, że przystąpimy do projektu. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji, dzieci będą w nowej sali, będzie nowy sprzęt, zakupiony nowy sprzęt. Będą nowe pomoce dydaktyczne, prawda? Nauczyciele też skorzystali z tego, ponieważ wzięli udział w szkoleniach. 5 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu gry i zabawy sensomotoryczne. Natomiast jedna pani uczęszcza, bierze udział w studiach podyplomowych, też z integracji sensorycznej. Dzieci w ramach projektu mają wyżywienie, całodzienne wyżywienie, jest to śniadanie, obiadek dwudaniowy i podwieczorek, także myślę, że rodzice również zadowoleni, przede wszystkim dzieci skorzystają, bo będą to nowe zabawki, nowe pomoce, sprzęt audiowizualny, nowoczesna tablica multimedialna, będą telewizor, prawda, laptop, komputer, wszystko dla naszych dzieci, żeby im się tutaj dobrze działo. Jeszcze w tym roku w tej szkole zostanie wybudowana winda, która ma pomóc w poruszaniu się uczniom na wózkach. Na ten cel szkoła otrzymała wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 250 tysięcy złotych. Ogólny koszt inwestycji to 300 tysięcy. Będę mógł sobie wjechać windą, no ale będę musiał też chyba się nauczyć, bo jeszcze mogę zepsuć, a nie chcę utknąć w windzie. W sumie szkoły otrzymały środki na kwotę 1 200 000 złotych. Również tutaj są przewidziane dodatkowe zajęcia dla dzieci typu logopedia, typu zajęcia korekcyjno-ruchowe, rytmika, szkolenia dla personelu. Także duże pieniążki, które fajnie będą wykorzystane po to, żeby dla tych maluszków stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju. Gmina Bedno w partnerstwie z Oporowem złożyli projekt na pozyskanie środków na budowę instalacji związanych z energią odnawialną dla mieszkańców gmin. Z dofinansowania zdecydowała się skorzystać pani Magdalena Kostecka. Zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiki ze względu na oszczędności. Z mężem długo rozważaliśmy założenie właśnie tej instalacji, no ale wiadomo, ze względu na koszty nie było nas, a kiedy się nadarzyła okazja, żeby skorzystać z tego projektu,
No to skorzystaliśmy ze względu na to, że mówię, no tutaj koszty 21 tysięcy, nasz wkład własny to 6 tysięcy, więc no trudno nie skorzystać. Z dofinansowania w gminie Bedno ma skorzystać blisko 80 osób. W tym momencie już jesteśmy na etapie realizacji tego programu. Już są zainstalowane piece pelletowe u mieszkańców, aczkolwiek to było tylko kilka takich instalacji i ogniwa fotowoltaiczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się panele fotowoltaiczne i tutaj za chwilkę firma będzie instalowała już te panele, te całe urządzenia są magazynowane i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rozpocznie się instalacja u mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 miliony złotych, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych.